Już za chwilę będzie miała swoje miejsce premiera mojej płyty dla wydawnictwa Anaklasis przy Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Jest to dla mnie druga przygoda już z muzyką Karola Szymanowskiego. Tym razem skoncentrowałem się na 12 etiudach op. 33, a w nagraniu tego albumu uczestniczyli wraz ze mną wspaniali muzycy z Polski, czyli Dominik Wania na fortepianie i z Brazylii Nelson Veras. Album ten nazwałem Szymanowski X-Ray. Jest to oczywiście nawiązanie do promieniowania X, czyli do zdjęć rentgenowskich. Te zdjęcia rentgenowskie pozwalają, czy na same promienie X pozwalają nam na wydobycie czegoś, co na pierwszy rzut oka nie jest widoczne. I ja pozwoliłem sobie na takie rentgenowskie swoje prywatne zdjęcie tej właśnie muzyki. Zapraszając do tej płyty, do nagrania tego albumu Dominika Wanię i Nelsona Verasa, wiedziałem, że pozwoli mi to spełnić moje marzenie tak naprawdę o wyrażeniu moich interpretacji muzyki Karola Szymanowskiego, czyli tych 12 właśnie etiud. Wiedziałem, że zależy mi na tym, by nie było to odtworzenie muzyki Karola Szymanowskiego, bo w tym najlepsi są muzycy klasyczni, okazyjnie w dalszym ciągu jesteśmy, ale głównym naszym zajęciem, to co najlepiej robimy, to jest improwizacja. Nagrań tych dokonaliśmy w legendarnym studio Bauer, studio w Ludwigsburgu w Niemczech. Jest to studio, w którym odbyły się naprawdę bardzo znaczące, nie tylko dla muzyki jazzowej i improwizowanej nagrania, ale również dla muzyki klasycznej. No, jestem przekonany, że ta atmosfera, ten duch, który się unosił w tej przestrzeni, bardzo pozytywnie i inspirująco wpłynął również na nasze muzykowanie.